Piszę do Państwa z prośbą o pomoc. Jestem matką mężczyzny 42 lata, który od dziecka choruje na padaczkę lekooporną. Ma po 20 i więcej napadów w miesiącu. Arek. Już nie mam siły walczyć z ZUS-em. Po raz trzeci ZUS próbuje uzdrowić syna. Neurolog pisze w zaświadczeniu o stanie zdrowia, że rokowania są złe. Orzecznik ZUS-u każe mu iść do pracy. Arek, masz leki? Tylko patrz, żebyś dobrze wziął. A jak ty, Arek, się dzisiaj czujesz? Ja dobrze. A dzisiaj była tak rano? Nie, dzisiaj nie miałeś ataku. Dzisiaj było dobrze. Czujesz się na razie dobrze. Czyli syn nawet nie ma świadomości, nie. Czy miał atak, nie. Czy nie miał ataku? Nie wie. Pyta. A nieraz nie pyta, bo albo nie chce wiedzieć. Ja nie mówię, bo to też dla niego stresem jest. Jeżeli chodzi o atak, to na przykład bywają takie, że teraz się rozmawiam z panem, zaczyna się atak, on trwa 5 minut i on się kończy, się łapie na tym, że tu robiłem co innego, a tu co innego. Arek! Czyli brakuje kawałka jakiejś świadomości. Tak, a bywa tak, że po prostu źle się poczuję, to ja by, jeżeli pan by mi nie powiedział tego, że ja miałem ten atak, to ja bym w ogóle o nim nie wiedział, o jego istnieniu. Już popatrz, wykręci mnie. No, Arek, usiądaj, siadaj na łóżku. Na krzesło. Od uklotki zaraz odpalę. Siadaj, chodź. Arek, mama, zostaw go, niech siada. Chodź, siadaj. No, siadaj. Są sytuacje, że nie uda mi się go po prostu złapać w porę i wtedy są urazy. Na przykład tutaj uraz ma od uderzenia w ławę, a wcześniej, mając 12 lat, jest po operacji guza mózgu. Tu również ma bliznę, bo upadł w ośrodku właśnie dla osób niepełnosprawnych, gdzie był transportowany śmigłowcem. Tu ma następną bliznę też po przecięciu. Na ciele również tam zdarzają się takie otarcia dosyć spore. Idź do mamy. Już widać. Po kolejny raz przeżyłam szok. Dostało się zaocznie. Nikt syna nie widział, bynajmniej ten pan orzecznik, który właśnie orzekł. Ktoś przejrzał dokumenty, powiedział, jest zdrowy. No tak, chyba tak, bo nie wiem, bo po prostu dostaliśmy orzeczenie, że nie jest pan niezdolny do pracy. Szok i stres, który syn przeżywa, po prostu bardzo się martwi, bo szczerze powiem, że gdyby nie było wokół niego, no mnie jako matki, to nie wiem, co by było z nim. W tej chwili właśnie dostaliśmy orzeczenie od orzecznika, że no chyba powinien iść do pracy.